Na raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich między innymi nieudany napad na bank w centrum Częstochowy, łapówka dla policjanta, walka ze smogiem nadal trwa, ale efekty już widać. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w centrum Częstochowy. Do jednego z banków wszedł zamaskowany mężczyzna i zażądał pieniędzy. Miał przy sobie przedmiot przypominający broń. Jednak cała akcja okazała się fiaskiem, ponieważ mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. W centrum Częstochowy przy Alei Najświętszej Marii Panny do jednego z banków wszedł mężczyzna, który przy użyciu przedmiotu przypominającego broń zażądał od pracowników pieniędzy. Na miejsce jednak szybko dotarli policjanci. Wczoraj około godziny 14:19 dyżurny częstochowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju przy użyciu przedmiotu przypominającego broń w jednej z placówek bankowych w centrum miasta. Policjanci zareagowali błyskawicznie, bo już po kilku minutach byli na miejscu i zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu częstochowskiego, który w środku w placówce bankowej wpakował wypłacone przez pracownika banku pieniądze. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj będą z nim wykonywane czynności. Całą sytuacją oburzeni są również mieszkańcy Częstochowy. Szaleńcy. Szaleńcy. Szkoda tylko ludzi, którzy tu pracują. Okradają. Tych, którzy ściułają pieniądze, prawda? Powinny być kary odpowiednie, a nie takie aby. No niestety, taka prawda. Dobrze. Za małe kary. I dlatego powtarza się to wszystko. Od godzin porannych trwają czynności policyjne oraz prokuratorskie ze sprawcą napadu, które mają dać odpowiedź na pytanie, co skłoniło 29-latka do takiego czynu. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. W Jastrzębiu-Zdroju mężczyzna, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy za przekroczenie prędkości, postanowił zaoferować stróżom prawa łapówkę, za co teraz poniesie konsekwencje. Mieszkaniec Żor, który został zatrzymany przez jastrzębską drogówkę, w zamian za uniknięcie odpowiedzialności zaproponował policjantom łapówkę. Wczoraj policjanci ruchu drogowego w trakcie swojej pracy dokonywali pomiaru prędkości samochodów, które poruszają się ulicą Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju. Jednym z tych samochodów był kierowca Mercedesa, który w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 100 km na godzinę. W trakcie rozmowy policjanci nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 1000 zł. Kierowca mówił do policjantów, że można załatwić to w inny sposób, że chciałby im dać 500 zł. Policjanci uprzedzili mężczyznę, że oferowanie łapówki jest to przestępstwo, żeby zastanowił się nad swoim zachowaniem. Mimo pouczenia mężczyzna nie zdecydował się odejść od swojego pomysłu. Mężczyzna podszedł do radiowozu, zapukał na szybę i przez otwarte drzwi włożył do notatnika policjanta 500 zł. Mężczyzna zaraz natychmiast został zatrzymany. Dyżurny jastrzębskiej komendy został powiadomiony o tym, iż mężczyzna, mieszkaniec Żor, 70-kilkuletni kierowca Mercedesa, został zatrzymany z uwagi na wręczenie korzyści majątkowej. Przypomnijmy, że zaoferowanie łapówki grozi do kilku lat pozbawienia wolności. Rybnik może pochwalić się, że antysmogowe działania miasta i samych mieszkańców przyniosły efekty. W mieście znacznie częściej oddycha się już teraz świeżym powietrzem. Rybnik mocno stawia na walkę ze smogiem, a to przynosi efekty. Dostępne są wyniki pomiarów, które wskazują, że średnioroczne stężenie pyłu PM10 osiągnęło najniższy wynik w historii jego pomiarów. Wczorajszy dzień nie był dla nas zbyt łaskawy, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Takie dni jeszcze będą przed nami. Natomiast statystyki na przestrzeni ostatnich 10 lat pokazują, jak wygląda ta tendencja. My już nie pamiętamy, że 10 lat temu mieliśmy 140 dni z przekroczeniem pyłu PM10, kiedy norma mówi o 35 dniach. My wciąż tę normę przekraczamy, bo za ubiegły rok mamy ponad 40 tych dni, ale w porównaniu do 140, no różnica jest znacząca i nie potrzeba też tych liczb podawać po to, żeby wyraźnie nie odczuć w Rybniku, że oddycha się łatwiej i mamy więcej okazji do tego, żeby uprawiać sport na wolnym powietrzu, żeby spacerować i korzystać z tego, że możemy wyjść na zewnątrz.
Tak poprawna jakość powietrza nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie samych mieszkańców i wymiany tak zwanych kopciuchów. Z poprawą mamy do czynienia w zasadzie już od 2017 roku, czyli od momentu przyjęcia uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. Z każdym rokiem tych kotłów kopciuchów, tych najbardziej emisyjnych kotłów na paliwa stałe, głównie na węgiel, po prostu ubywa, jest ich coraz mniej. I no i z każdym takim usuniętym kotłem ta jakość powietrza lokalnie tutaj poprawia się. Oczywiście będziemy mieli jeszcze przez kilka najbliższych lat taką sytuację, że te kilkadziesiąt dni w roku te przekroczenia jednak będą. Będzie tych kilkadziesiąt dni smogowych. Celem miasta na najbliższe lata jest odejście od ogrzewania węglem do 2025 roku. My jesteśmy bardzo bliscy tego. Na 4,5 tysiąca mieszkań, które należą do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, takich mieszkań pozostało około 1000 do wymiany, takich pieców. A jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, to ponad 19 tysięcy budynków domów jednorodzinnych i w tych domach jednorodzinnych pozostało nam jakieś 5 tysięcy kotłów, które są pozaklasowe i należy je wymienić. W szkole podstawowej nr 42 w Sosnowcu odbyło się spotkanie młodzieży z ambasadorami Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Sławomir Szmal i Iwona Niedźwiedź przeprowadzili z uczniami krótki trening, zachęcając do wybrania się na mecze do Spodka. Byli reprezentanci Polski w piłce ręcznej Sławomir Szmal i Iwona Niedźwiedź, którzy są ambasadorami Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 2023 dla Katowic i województwa śląskiego, nie ustają w propagowaniu szczypiorniaka wśród dzieciaków. Jesteśmy w grupie jako reprezentacja Polski bardzo trudnymi przeciwnikami, bo jesteśmy z niejednymi mistrzami świata z Francją i to będą naprawdę mecze bardzo emocjonujące. A dzieci, oczywiście dzieci to jest przyszłość nie tylko piłki ręcznej, ale nas, więc stawiamy głównie na młodzież. Tym razem znani szczypiorniści odwiedzili szkołę podstawową nr 42 w Sosnowcu, gdzie zorganizowali uczniom krótki trening, a także opowiedzieli swoją historię, zachęcając do aktywnego spędzania wolnego czasu, próbując zarazić młodych miłością do piłki ręcznej. Staramy się przekonać młodzież, że piłka ręczna jest fantastyczną dyscypliną, natomiast to, co nam najbardziej przyświeca, to fakt, żeby też zarazić aktywnością fizyczną wszystkie dzieci, bo to jest dzisiaj największy problem naszej młodzieży. Nie tylko fakt, że one nie uprawiają piłki ręcznej, ale przede wszystkim niespecjalnie im za pan brat z aktywnością fizyczną, która tak strasznie przekłada się na zdrowie. Już 11 stycznia pod dachem katowickiego Spodka rozpocznie się najważniejszy turniej w piłce ręcznej. W ostatnim czasie zainteresowanie szczypiorniakiem na Śląsku zdecydowanie spadło. Szansą na zmianę tej sytuacji są nadchodzące Mistrzostwa Świata. No myślę, że jest dość popularnym sportem, zwłaszcza wśród dziewcząt. Wiadomo, piłka nożna króluje, także niemniej jednak są ośrodki, tak jak Sosnowiec, Zabrze, Piekary Śląskie, gdzie również męska piłka ręczna jest wśród młodzieży sportem popularnym. Osiągamy sukcesy na terenie wojewódzkim, krajowym. Powolutku również dostarczamy zawodników do reprezentacji. Przykładem reprezentacje młodzieżowe. W pierwszej reprezentacji mamy w tej chwili jednego kandydata do występu na Mistrzostwach Świata, to Damian Przytuła. Teatr Miejski w Gliwicach otwiera się na widzów z niepełnosprawnością, m.in. słuchu. Dzięki dotacji pozyskanej z programu Kultura bez barier na gliwickiej scenie będą organizowane spektakle dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Teatr Miejski w Gliwicach wprowadza do swojej oferty projekt pod nazwą Teatr w strefie ciszy, na którą pozyskał grant w wysokości ponad 156 tysięcy złotych. Jego celem, a zarazem wyzwaniem, jest przystosowanie przestrzeni dla widzów, którzy zmagają się z niepełnosprawnościami słuchu, tak aby wygodnie i bezstresowo mogli oglądać spektakle. Zaplanowaliśmy taką koncepcję drogi, takiej kompleksowej drogi do teatru, czyli zakładamy, że od samego początku ten widz zostaje u nas przyjęty w sposób komfortowy dla niego i dlatego dostosowujemy kasy teatralne dla potrzeb widzów głuchych, to znaczy będą tam przenośne pętle indukcyjne, pracownicy kasy będą przeszkoleni na okoliczność jakby kontaktu z osobami niesłyszącymi i z osobami głuchymi. Dostosowana zostanie też sala widowiskowa, to znaczy zostanie zakupiony sprzęt, takie przenośne pętle indukcyjne. No i dostosowane zostaną spektakle, będą tłumacze języka migowego oraz napisy. Dla osób niesłyszących dodatkowym udogodnieniem będzie zmodernizowana strona internetowa, która na pewno w łatwiejszy sposób pomoże w jej użytkowaniu.
Wszędzie tam, gdzie osoba słysząca może zobaczyć wideo, może odsłuchać audio, staramy się przygotować materiały, które będą właśnie migane albo będą miały napisy, aby ułatwić przejście przez ten moment, na przykład przez decyzję zakupu biletów. Spektakle z udogodnieniami będą odbywać się raz w miesiącu do czerwca 2023 roku z możliwością wydłużenia. 14 stycznia odbędzie się pierwszy taki spektakl. Pierwszy spektakl, na który serdecznie zapraszamy, będzie już 14 stycznia i będzie to tytuł Szalony na nożyczki. Natomiast kolejny spektakl to 26 lutego i spektakl pod tytułem Wszystko w rodzinie. Dodatkową zachętą do uczestnictwa w spektaklach dla osób z niepełnosprawnością słuchu są bilety w preferencyjnej cenie. Pracujemy w tej chwili nad zmianą regulaminu biletowego, tak aby osoby z niepełnosprawnością miały dodatkową zachętę do tego, aby w kulturze uczestniczyć. W ramach tego projektu tak jest przygotowany rabat i te bilety w atrakcyjnej cenie dla osób niedosłyszących i głuchych będą dostępne. Natomiast w kolejnych tygodniach pewnie dostosujemy cały nasz regulamin biletowy do tego, abyśmy jak najczęściej osoby w ogóle z niepełnosprawnościami mogli gościć. W popularnej restauracji na katowickim rynku odbył się finał świątecznej akcji Choinka Życzeń. Dzięki ludziom o dobrych sercach, którzy zerwali z choinki karteczkę z życzeniem potrzebującego, wielu bezdomnych otrzymało prezenty. Od 6 grudnia uwagę przechodniów przykuwały dwie wyjątkowe choinki stojące przed znaną restauracją w centrum Katowic. Wyjątkowe dlatego, że nie zdobiły ich bombki, a karteczki z życzeniami od ubogich i bezdomnych. Mogę powiedzieć, udało się. Zebraliśmy wszystkie prezenty, na które czekają nasi podopieczni. Dlatego czekaliśmy do tego takiego okresu noworocznego, żeby jeszcze niektórym dać czas, bo nie był to łatwy czas dla wielu ludzi, bo mamy sytuację w kraju, jaką mamy. I chcieliśmy im dać właśnie takie wyjść jakby do nich też i dać im taką możliwość przedłużenia tej akcji, ale opłacało się. Inicjatorem całej akcji była restauracja Aioli, która przez wzgląd na swoją lokalizację często ma do czynienia z ludźmi ubogimi. Dlatego postanowili we współpracy z Zupą w Kato zorganizować dla potrzebujących choinkę życzeń. Jeśli chodzi o samo zakończenie akcji, to jak można było się spodziewać, znowu sukces i na pewno akcja powtórzy się za rok i w kolejnych latach na pewno będziemy powtarzać tę akcję, bo już od pierwszej edycji po prostu brakuje nam miejsca, żeby przechowywać te prezenty, więc też byliśmy w wielkim szoku, że jest tak ogromne zainteresowanie i jakby nie przeszkadza nam to, ponieważ choinki przeważnie są na zewnątrz, także ludzie też przychodzą do nas i się pytają, czy mogą wziąć więcej tych karteczek, a jak brakuje karteczek na choince, to nawet przynoszą prezenty bez karteczek. Na choinkach zawieszonych było około 200 życzeń od podopiecznych Fundacji Zupa w Kato, Punkt Misyjny i Klubu Kawiarni Wysoki Zamek. Dzięki otwartym sercom wielu ludzi wszystkie z nich udało się spełnić. Teraz wolontariusze rozdadzą prezenty potrzebującym. Myślę, że jest to sposób nie tylko na to, aby się w jakiś sposób samemu realizować, ale też, aby pomagać innym ludziom, którzy są w potrzebie. Wiele osób, których mijamy na ulicy codziennie, boryka się, czy to z problemem bezdomności, czy to z problemem ubóstwa i dla nich taki prezent, który dla nas czasami jest właściwie tylko groszowym wydatkiem, on może sprawić, że w czasie tych świąt pojawi się uśmiech na tych twarzach. Na zakończenie serwisu tradycyjnie już zapraszam Państwa na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Ostrowieccy policjanci zostali wezwani do pijanego woźnicy, który kierował konnym zaprzęgiem. Jak się okazało, 62-letni mieszkaniec powiatu ostrowieckiego miał 3 promile alkoholu w organizmie. Koniem i wozem pijanego woźnicy zaopiekowali się sąsiedzi. Mężczyźnie grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W powiecie cieszyńskim w Simoradzu doszło do ogromnego pożaru stolarni przy ulicy Głównej po godzinie 2 w nocy. Przy gaszeniu palącego się budynku pracowało 120 strażaków. Dach stolarni o metalowej konstrukcji runął. Ogień udało się opanować. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym Anna Mazur porozmawia z Beatą Kopczyńską, regionalnym rzecznikiem prasowym ZUS-u województwa śląskiego. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam, a za dziś dziękuję i do zobaczenia.